czy wypowiecie konkordat. Tak. Należy wypowiedzieć konkordat, tak? Tak. A jak? Znaczy, to jest bardzo szczególna umowa Polski z drugim państwem, z państwem wyznaniowym, która realizuje uprzywilejowanie jednej grupy wyznaniowej i jednego kościoła przede wszystkim w Polsce. W jaki sposób? Chociażby o to, że szczególny rodzaj ślubów, że religia w szkołach... Ja wiem, że to nie jest prawda, co pan mówi, no bo ja mogę wziąć ślub prawosławny. I też będzie uznany? No dobrze, ale nie ma powodu, że Polska miała podpisaną szczególną umowę z jednym państwem wyznaniowym i z jedną głową kościoła. Mamy, proszę pana, stosunki na przykład dyplomatyczne z Iranem. To jest państwo wyznaniowe. No dobrze, ale to nie mamy podpisanego konkordatu z Iranem. Proszę pana, bo Iran na przykład nie ma własnej religii, która byłaby dominująca w Polsce, a katolicyzm, tak się akurat złożyło, jest w Polsce dominujący. Ale lewica wychodzi z założenia, że wszystkie grupy wyznaniowe powinny być traktowane tak samo i nie powinny mieć przywileju. Chcecie zmienić konstytucję? Chcemy, żeby Polska była państwem świeckim, chcemy wypowiedzieć artykuł 25, punkt 4 Konstytucji. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy. W takim razie wymaga to zmiany Konstytucji. I tak, pan nie wie o tym, jak można wypowiedzieć konkordat, bo pan konkordatu nie czytał, pan nie zna Konstytucji, ale pan mówi... My się za katolików Ale wyśmiemy. Mówię,